Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 3.0 komentuje swoje ruchy, omawiam plany, pokazuję na jakich poziomach grają różni ludzie i jakie popełniają błędy, albo też grają fajne posunięcia. Zanim rozpocznę, szybko przypomnę tylko o kursie moim autorskim Szachowe Fundamenty. Wielki, piękny, myślę, że kurs, to już śmiało mogę powiedzieć, dlatego że mam bardzo dobre opinie kursantów, więc to mnie utwierdza w przekonaniu, że robota jest zrobiona dobra. Można nabyć ten kurs do 1 marca, do środy, do godziny 20:00. Szybciutko tylko powiem, dla kogo jest ten materiał. Absolutnie dla osób, które zaczynają grać w szachy, które chcą zdobyć drugą kategorię lub ciutkę wyżej. Jest to ranking mniej więcej 1800-2000 w internecie, tak żeby zobrazować poziom. Zapraszam serdecznie, jeżeli są jakieś pytania, może zawsze do mnie napisać maila. A teraz już rozpoczynam, moi drodzy, zabawę. Otóż szukam sobie przeciwnika na 10 minut. Znalazłem. No to jedziemy. E4. Ciśniemy z E4. Zobaczymy, jaki będzie debiut. Mamy obronę francuską, będzie posunięcie D5, skoczek C3. Tak kiedyś grywał Michał Tal, ostry wariant. Znaczy, różnie można tutaj oczywiście grać, można i zagrać skoczkiem i goniec B4. Się spotyka raczej najczęściej. A6, możliwe, że jest taki ruch, nie chcę tutaj skłamać. Nie znam się na szachach za bardzo, więc się nie wypowiem. Ale wydaje mi się, że to posunięcie chyba nie jest zbyt dobre. No, oczywiście ono się może później przydać. Ale jak już gramy francuską, no to chyba nie w ten sposób, a może się i mylę. Biję tutaj pionka, ok. Jeżeli przeciwnik zbije, no to zbijam na D5 i zdobywam pionka za darmo, więc te C5 było chyba za szybko. Tutaj w tym momencie po ruchu E5 trzeba grać C5, z tego co wiem. No więc jedziemy dalej. ED i jeżeli przeciwnik zbije, to będę chciał jak najszybciej wymienić hetmany, gdyż jest to bardzo korzystne, mając pionka więcej. Wymiana hetmanów w debiucie jest jak zbawienie, moi drodzy. To na pewno się przyda i ułatwi grę. Tak uważam, więc tak gram, no bo jakbym zbił skoczkiem, to przeciwnik zawsze mógłby mieć tempem go zaatakować, a tak troszeczkę prowokuje wymianę hetmanów. Przeciwnik nie chce tego zrobić. Z jednej strony słusznie, jak zagram tu, będę chciał dać mata, to on zagra tak. Dlatego mogę też na przykład go sprowokować i zagrać gońcem na G5. To spowoduje, że mogę zrobić za chwilę szybko, długą roszadę. Pionek F2 jest nieistotny w tej pozycji. Jeszcze jedna rzecz, mogę przecież zagrać gońcem na C4, ale w tym wypadku, jeżeli będzie F6, to bardzo rozważę takie posunięcie. On bije, wchodzę gońcem, tam praktycznie daję mata. Wiecie co? Zaryzykuję. Zrobię roszadę. Oddam figurę, to jest czyste ryzyko. Może kalkulacja jest nawet ok. Chodzi o to, że on jest troszkę powiązany. Skoczek musi pilnować gońca. Goniec za bardzo nie może ruszyć. Skoczek nie może ruszyć. A jak on zbije mi figurę, pewnie myśli, że podstawiłem, to ja tutaj będę chciał mu zasadzić mata. Goniec C4 z hetmanem dobrze działa, a chodzi o to, że wprowadzam zaraz następną figurę. Oczywiście widzę już jakąś tam obronę typu skoczek H6. Ale ja przeciwnikowi nie pozwolę zrobić przede wszystkim roszady. Wchodzę wieżami. Przeciwnik zagra pewnie król F8 i mam możliwość zagrania skoczek G5 z groźbą skoczek E6. Okej, tak też można. W porządku, skoczek zbija. Mogę sobie na to pozwolić, on nie może wybić, a groźby dalej pozostają. Bez dwóch zdań, to poświęcenie figury według mnie było bardzo dobre. Intuicyjnie zadziałało, to wszystko działa, więc jedziemy sobie dalej. Myślę, że to jest pozycja kompletnie wygrana. W ogóle, co ciekawe, jak się ruszy gdziekolwiek skoczek, to ja tam zbiłem hetmana za darmo, bo cały czas tu przeciwnik jest powiązany. Nie ma za bardzo dobrych chyba zagrań ten mój zawodnik, przeciwnik. Więc cóż mogę powiedzieć, jest piękna groźba, król bezpieczny. Wieże świetnie grają, no, grać tylko w szachy i cieszyć się, że takie pozycje udało się stworzyć, ale to jak mówię, czasami, znaczy chcę mówić o tych planach, o właśnie, zobaczcie, co tutaj się dzieje, czy ja mam jakiś mat beniowski, no nie, mata beniowskiego chyba nie mam, skoczek E6, tak po prostu, widełki, jest po zawodach. Tym razem król F8 nie był bardzo silnym posunięciem.
Ciekawy jestem reakcji przeciwnika na żywo, jakbym teraz go tak oglądał, jakby streamował. Ciekawe, czy by się łapał za głowę, czy coś w tym stylu. W ogóle takie reakcje szachistów, szczególnie dzieciaki, jak się widzi w internecie, różne takie fajne miny dzieciaków, ale nie tylko, dorosłych również, to jest piękne, uważam. Takie fajne miny, fajne reakcje podczas tego, jak ludzie grają na szachownicy i przystawiają te bierki. I te reakcje są niesamowite, dlatego że wszystko dzieje się w głowie i tam dzieje się niesamowita wyobraźnia. Uważam, że szachy są przepiękną grą, którą trzeba pielęgnować, grać całe życie, no, na różnym poziomie, cieszyć się z tego i próbować czerpać jak najwięcej przyjemności z szachów. A jeżeli dobrze ustawimy sobie mental, to znaczy, że jeżeli nie będziemy się frustrować za każdym razem, jeżeli przegrywamy, to jest okropne oczywiście. Wiele ludzi pewnie ma z tym problem. Czasami ja również się przyznaję bez bicia, bo taki jest sport, złość sportowa, ale jednak no, to wymaga pewnie jakiejś tam pracy ze specjalistą, aczkolwiek kilka podpowiedzi też może spowodować, że możemy grać potem z wielką przyjemnością i bez żadnej frustracji w szachy, aczkolwiek jest ta nutka rywalizacji zawsze. Szkoda, że przeciwnik tak długo myśli, bo tutaj sprawa jest już oczywista. No ja, ale wracając akurat do tematu, to życzę każdemu, moi drodzy, żebyście czerpali satysfakcję z szachów. Można w ten sposób poznać wielu fantastycznych ludzi, spędzić super czas chociażby w takiej prostej kawiarni przy kawce z szachownicą w ręku i rozegrać sobie partyjkę przy śniadaniu czy obiedzie. No to jest coś rewelacyjnego. Oczywiście ja mówię o sprawach oczywistych, ale oczywiste sprawy też trzeba poruszyć i przypomnieć, że tak można. O, mamy Polaka po raz kolejnego, Papa Kitty, powodzenia, jest E4. No to może zagram C5 i zobaczymy, czy przeciwnik zagra goniec C4. To jest najczęstszy ruch tutaj na tym poziomie. O, gambit mora może być, ale w ten sposób to chyba nie. Hetman wybił, ja sobie z tempem wychodzę po prostu skoczkiem, jestem zadowolony z pozycji. I kolejnym skoczkiem, atakując tutaj pionka. Skoczek C3, przeciwnik gra szybko. Ja bardzo lubię posunięcie E5, więc zastosuję. Można oczywiście grać też E6. Goniec tutaj się poruszył. Dobrze, zagramy sobie goniec na B4 z groźbą zbicia, ale też z groźbą roszady. Jak to brzmi? Groźba roszady. Czasami roszada jest groźna. Naprawdę. Może wiele namieszać na szachownicy. Dlatego, że wprowadzamy czasami wieże, chowając króla mamy świetny atak, ale to są różne takie przykłady szachowe, które się zdarzają podczas partii, więc warto też dużo analizować partii. Uważam, że to jest też fantastyczne spędzanie czasu, gdyż można się trochę skoncentrować, troszeczkę skupić, poprawić no właśnie to skupienie przede wszystkim i ćwiczenie cierpliwości. Przeciwnik gra dobrze, zbijam tutaj. Hetman A5. Idę na proste łapki. Chcę zbić na C3, chcę zbić na E4. Te łapki są już, że tak powiem, możliwe, więc po prostu je zagram. No i zbijam oczywiście pionka na E4, więc ruch C4 jest kompletnie mi niegroźny, bo zabijam tutaj na D2. Z pionkiem więcej będę się cieszył niezmiernie. Niezmiernie będę się cieszył. Moi drodzy, oczywiście startowałem, przypominam, z rankingu 1000 i celem jest oczywiście dobicie do rankingu na przykład 2400, byłoby pięknie. Teraz pytanie, czy ja tutaj mogę zbić kolejnego pionka? Wcale nie muszę tego robić, dlatego zrobię sobie roszadę i mam problemy z głowy, chociaż mogłem się postarać o to, żeby dać mata. Przeciwnik zaatakował, ruszył C4, pewnie dostrzegł dopiero ten ruch. I teraz pytanie, czy zbije hetmanem? Jeżeli zbije hetmanem, no to chyba spoko. Wydaje mi się, że zagram tak po prostu. Jeżeli on odbije, to ja odbiję skoczkiem, będę mu atakował tego słabego pionka. I tutaj właśnie bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o strategię. Atakuję słabe pionki. Tutaj wzmocniłem tego i tak. Po biciu tutaj zagram za chwilę goniec E6, będę atakował tego. Jeżeli wieża B1 będzie chciał skontrować, to B6. Potem zagram wieżą na C8 i te pionki będą miały ogromny problem. No i słabości ze strony przeciwnika. To jest właśnie piękne, że czasami jesteśmy w stanie tak fajnie ustawić gościa, że strategicznie on nie ma żadnych szans. Tutaj stara się oczywiście bronić, ale
Ta obrona niestety nie jest za mocna, więc tutaj spokojnie sobie wejdziemy i zbijemy kolejnego pionka z aktywnością. W takich sytuacjach też trzeba zachować spokój i, że tak powiem, jakby to powiedzieć, żeby to źle nie zabrzmiało, nie podniecać się za mocno, tylko spokojnie zrealizować przewagę materialną. Widzę, że przeciwnik wszystko wybija, co jest korzystne czarnymi. Dwa pionki więcej na czysto. Oczywiście jakaś wieża D1 to można, pewnie wieża D8 tak po prostu. O, przeciwnik pasywnie się broni, no to będziemy aktywnie atakować. To jest dobry układ. Oczywiście jakaś wieża A2, no właśnie, i to jest to, o czym mówię. I teraz król do centrum, prosta rzecz. Król jak najbliżej, podciągniemy króla sobie jeszcze. Teraz mogę już pionkiem się wysunąć i zagrać sobie na przykład królem na D6. Jeżeli wieża B2, to zawsze mam ruch B6. Dokładnie, tutaj wieża już nie działa. Idę sobie królem tu lub tu. Zawsze mam wieża C5. Na razie król do centrum, prosta rzecz. Oczywiście mogłem też zbić tam. Tak też nie poszło. Spróbuję wymienić wieżę. Pewnie wymieni przeciwnik, znając życie. No, na tym poziomie bardzo dużo jest wymian, takich nieprzemyślanych przede wszystkim, więc warto zwracać uwagę, czy wymieniać, jeżeli mamy coś mniej. O, nie wymienił, bardzo dobrze. Zagram D4 i już jest teraz groźba wieża C3 z wymianą, więc tutaj to będzie na pewno działać, jeżeli przeciwnik na to pozwoli. No a jeżeli nie, no to jak widać zbijamy kolejnego pionka. Kolejne pionki są atakowane. Wieża C3, jeżeli król tutaj, no to myślę, że będzie pozamiatane po wieża C3. No cóż mogę powiedzieć o tej pozycji. Debiut rozegrany normalnie, nic się nie działo. No, przeciwnik próbuje kontrować. To jest dobry ruch, bo broni i atakuje, ale no tak jak już widać, taktyka prościutka, więc wymiany są tutaj wskazane. No, tam sobie pójdę oczywiście pionkiem. Tutaj nie ma kompletnie co grać. Ale jak już mówię, można grać do samego końca w szachy. Dlaczego by nie? Jakiś pad zawsze może powstać. Szybciutko pionkami do góry. Tu już nie ma sensu bronić tego. Po prostu król pomaga pionkowi w doprowadzeniu się do przemiany. I lecę dalej. Szukam kolejnego przeciwnika. Dobra, jest posunięcie E3. No dobrze, jeżeli E3, to zagram sobie D5, czyli ruch pionkiem do centrum. Aktywnie figurki i pionki. Prosta sprawa. Może przeciwnik chciał zagrać obronę francuską, czyli zastosować inwersję w szachach, o której również opowiadam na webinarze. Też przypnę Wam, moi drodzy, to przy komentarzu oraz w opisie filmu. Mam D5, ok. Łyk kawki, herbatki. Coś taki zielony chyba na włosach jestem. Sorry za te ustawienia, ale mam nadzieję, że najważniejsze jest to, co widać na szachownicy. Goniec E2, no tak miękko bym powiedział. Wyprowadzam skoczka, goniec tutaj, w porządku. Skoczek F6. Jest atak na skoczka, który broni pionka. Przeciwnik chce zbić tutaj, dlatego gramy goniec D6. W ogóle tego wzbicia się nie boję i zdwojenia pionków. Absolutnie nawet się z tego bardzo, bardzo cieszę, dlatego, że u mnie zostaje para gońców. Teraz może być zagrany taki fajny ruch pod tytułem A5, żeby złapać przestrzeń tu. Jak się uda zagrać A4, to świetnie. No i właśnie się udało. Jeżeli on zbije, to fatalnie, ten pionek będzie potem słaby. Co z tego, że wolny, ale słaby. Będzie można go zaatakować. To jest takie dosyć fajne, współczesne zagranie. Tam sobie możemy poczekać. Teraz się zastanawiam, jak dalej się można rozwinąć. Myślę, że hetman E7 wzmocni centrum i będzie kontrolował punkt A3. Zawsze mogę zagrać wieża E8. Spokojnie, tu się nie trzeba nigdzie śpieszyć. No tego pionka to ja z przyjemnością teraz wybiję, dlatego że on idzie, ten pionek chce od centrum i myślę, że posunięcie E4 będzie wskazane, mimo że otwieram gońca, to ja sobie otworzę tutaj fajnie diagonale. Jeżeli przepcha, to fatalnie dla niego, bo goniec będzie zamknięty. Jeżeli zbije, to skoczek aktywnie. O, to jest dobry ruch. To jest dobry ruch. Ja myślę, że tak mogę nawet zagrać, albo nawet tak, moi drodzy. Dlaczego nie dać mata i nie grozić ruchem C5? Jest opcja bardzo fajnej groźby i faktycznie chyba przeciwnik nie ma jak temu zapobiec. Teraz C5. Nie ma jak temu zapobiec. Teraz cóż, F4 to bije i tyle. Zdobywam tutaj skoczka. Więc udało się. Znaczy, no, przeciwnik pozwolił na to, że mamy opcję na fajną taktykę. Hetman E5 i C5. Więc w ten sposób
Zdobywamy materiał. Za chwilę też można na H3 sobie rwalnąć pionka. Mam nadzieję, że sporo moich widzów już posiada ranking taki trochę wyższy niż 1200 czy 1100, więc na pewno ten speedrun od rankingu 1600, 700, 800 będzie jeszcze bardziej wartościowy, mam nadzieję. Staram się spełniać oczekiwania wszystkich, ale nie da się wszystkich, moi drodzy, patrząc na jakieś tam komentarze z waszej strony. No ale cóż, takie mamy czasy, nie wszystkim da się dogodzić. Oczywiście zbijam to w przelocie. Bicie w przelocie tutaj jest bardzo ważne. Jeżeli tego bicia by nie było, no to faktycznie hetman musi uciekać, jest problem. A tak, tego pionka już nie ma. No i jak skoczek zbija, to oczywiście goniec. Mam opcję zbicia teraz tutaj. Mam opcję zbicia na G3 z matem za moment. Ale jest wieża, ok, więc... Aha, to jest dobre zagranie z jego strony, ale i tak muszę tak zagrać. On zbije gońcem, ja hetman G5, żeby bronić skoczka. Jeżeli on wybija, to oczywiście pionkiem. Można się trochę tego niby przestraszyć, ale nie ma czego, dlatego że gońce fantastycznie też pomagają w obronie, teoretycznie. Znaczy, nawet nie teoretycznie, pomagają. To ciekawe. Poświęcę sobie skoczka. Mam na to dużo przestrzeni. Chodzi o to, że za chwilę jak on zbije, to zbije gońcem i dalej zdobędę figurę. A tutaj te figury moje, które patrzą w stronę króla, mają wielką siłę rażenia, więc problem po stronie białych istnieje nadal. Dlaczego by sobie tak nie zaszaleć, jeżeli mamy figurę więcej? Więc myślę, że to jest dosyć proste. Dlatego też poświęcenie tutaj jest zasadne i tyle. Tutaj trzeba też czasami uważać na coś takiego, bo przychodzi mi do głowy taki dziwny pomysł, mianowicie po biciu bije hetmanem król F2 i jeżeli daje szacha i on niby nie może zbić wieżą, ale może, a ja zbijam hetmana, to on zbija na G7 i robi mi młynek. Bardzo trzeba na coś takiego uważać, na młynek, czyli goniec połączony z wieżą, który atakuje na przykład punkt G7. To są rzeczy, na które trzeba po prostu uważać, to już się powtarzam. Ale powtarzać się trzeba. No cóż, moi drodzy, szachy, szachy, szachy. Tak trochę filozoficznie dzisiaj. Piękna gra, to już mówiłem. I też wymaga systematyczności i takiej, powiedzmy, rutyny. Nie każdy lubi rutynę. Tak jak, powiedzmy, w bieganiu, tak? Co by mi się przydało? Cały czas o tym mówię. Rutyna jest ważna. Kiedyś te efekty przychodzą, chociaż kiedyś brzmi bardzo zniechęcająco, ale przychodzą te efekty, jeżeli się regularnie ćwiczy i ma się ten fan. Także dobra, co tutaj przeciwniku, mój drogi, wymyśliłeś? Tutaj zagrałeś królem. No dobra. Może po prostu skoczek E5, zasłonimy gońca, zaatakujemy wieżę. Tyle. Nie widzę nic takiego lepszego na szybko. Można by też spróbować C5, no ale widzimy, że przeciwnik... A, źle zagrałem, bo mogłem zbić hetmanem, atakując wieżę i opcja mata. Za szybko po prostu. A, wieża A2, i tak było. I tak było z obroną. Spryciula. Myślę, że w tej sytuacji może wieża A6, która się przyda do obrony. Właśnie. Dobra. Myślę, że tak, żeby bronić tutaj mocniej. I za chwilę wieża na przykład na G6 z opcją wymiany. Przeciwnik coś próbuje. Dobra, ale chyba zbijam jednak tutaj, teraz, bo sobie policzyłem tak. On zbije, ja zbiję, on zbije, ja wchodzę wieżą i ciężkimi figurami go tam, myślę, że zamęczę. Tym bardziej, że i tak będę miał cały czas przewagę, a tu już się król bardzo otwiera, więc ruchy wtrącone jak najbardziej są możliwe. W tym wypadku chyba działa. Znaczy działa na pewno. Widać gołym okiem. On też nie może tak zagrać, bo dostanie tutaj strzała. No i wieża wchodzi fajnie do gry. To jest właśnie też ciekawy ruch, ciekawa idea czasami, że wieża niekoniecznie musi zawsze po tej ósmej czy pierwszej linii wchodzić do ataku, tylko właśnie tak sprytnie tutaj sobie tędy wchodzi. Jakiegoś mata nie mogę dać przypadkiem? Dobra. Goniec F5 z atakiem na wieżę. Jest szach. Tak też myślałem. Zbija, zbija i hetman H2, zbijam hetmana. Mamy to.
Lecimy dalej. 1276. Posunięcie E4. Jakieś ostre debiuty, co? Może skoczek C3 tym razem, jeżeli D5... Gość zagrał E6, E5. Bardzo możliwe, że miskliknął. No dobra, niech będzie goniec C4, czyli troszeczkę podejdziemy pod Wiedeńską, ale z tempem więcej. Tutaj zagramy od razu F4. Ostro na gościa, nie ma co się tutaj szczypać, więc lecimy. I tutaj skoczek na F3 z podparciem pionka. Myślę, że nawet tutaj takie zagranie typu E6 jest złe, bo gram tak, chociaż z drugiej strony widzę goniec G4. Zawsze mogę wybić tam na F7. To na pewno są dobre rzeczy. Wymagające przede wszystkim troszeczkę policzenia. Naprawdę? To zbijam tu. Chodzi o to, że jak on mi zbije tam z szachem, bo ja teraz mogę mu zbić skoczka i tutaj mogę mu zbić skoczka, to zbijam hetmanem i skoczek jak odejdzie, dostanie przeciwnik mata na F7. Taki no, szewczyk w 9 ruchach. Jeżeli nie będzie szewczyka, znaczy jeżeli skoczek odejdzie, znaczy jeżeli skoczek nie odejdzie, no to oczywiście zbijam figurę. No poszło łatwo, ale chyba gość się trochę pomylił. No cóż. No pomylił się, no trzeba wykorzystać też to. O, ładny ruch w sumie. Zbijam pionkiem. Znaczy ładny ruch w takim sensie, że o, to zbijam gońcem. To teraz nie był ładny ruch, jakoś za szybko pograł. Znowu grozi mat. Oczywiście też roszada D4. Proste sprawy tutaj są na szachownicy, dlatego że jest figura więcej. Ale to wszyscy widzimy. Dobra, no to roszada. Wzmocniłem atak na pole F7. Oczywiście pionek E5 jest nieistotny w takich pozycjach, kiedy przeciwnik nie ma zrobionej roszady, kiedy ma otwartą pozycję na króla. Tutaj oczywiście mogę zbić. No i ma problem gość, no po prostu. Ojej, jeszcze chyba nie zauważył, że wieża broni. Dobra, D4 z opcją goniec na G5 i prawie dajemy mata. No to D7 jeszcze. Już widzę, że się rozpędził, gra szybciej, bo chyba nie widzi dla siebie jakiejś tutaj dobrej możliwości. Ok, zbijamy na D7 z szachem. Jakiś szach, pewnie jakiś tutaj mat już zaraz będzie. Może tak, jak zbije, to zbije. A jak nie, to tu. I na A6. Dobra. Mamy mata, lecimy z kolejną partią. Ranking 1297. Znowu posunięcie E3. Zobaczcie, no to jak grają E3, po prostu grajmy normalnie w szachy, czyli wyprowadźmy sobie po ludzku figury. Taki trochę gambit hetmański, ale goniec G4 od razu z atakiem na hetmana. Ciekawe, co on na to. Goniec E2, podoba mi się, i H5. To jest taki ruch na zaczepkę. Oczywiście wracam. Niekoniecznie to jest dobre posunięcie, od razu mówię. Tutaj myślę, że solidne C6, wzmocnienie pionka, za chwilę skoczek na D7. W hetmańskim proponuję skoczka wprowadzać na D7 prawie zawsze. Prawie zawsze. Oczywiście w wariancie Ragozina jest tam ruch skoczek na C6. Tutaj myślę, że... A nawet zagram hetman C7 z planem od razu E5. Dlaczego by nie? H5 teraz wygląda dziwnie, ale w dzisiejszych czasach komputery lubią takie posunięcia pionkami bandowymi. Gość coś tu próbuje. Ja już widzę pewną opcję. Gram E5. Jak zbije, 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 zbije. Goniec tu, gram tak. Będę atakował tu i tu. Ciekawe, czy on to dostrzegł. Oczywiście, jeżeli nie zbije. Może nie zbić, może zagrać od razu tak. Ale na razie zbił. Wisi tam? Nie, tam nie wisi. A, zobaczcie. Odczytałem jego myśli. Na pewno nie widzi, że tu mogę zbić. Jestem przekonany. Jestem przekonany, że nie może, że nie zauważył, że wisi skoczek. Bardziej pewnie patrzy na pionka G2. Choć mogę się mylić oczywiście, ale tak, takie moje pierwsze wrażenie jest. Może być zawsze błędne. A jednak, tylko że mam gońca na F8, który też sprytnie sobie spoglądał, widział, że traci skoczka i go podstawił niestety. Niestety dla niego. Okej, ja myślę, że najprostszą rzeczą będzie wymiana hetmanów. Zbiję pionkę na C2. Nie było to konieczne, ale dlaczego by nie? Zobaczcie, prosta rzecz.
Źle zagrałem. Krzysztof, źle zagrałeś. Właśnie, wieża C1. Widzicie? To jest to. Źle zagrałeś, Krzysztof. Ładnie zagrał gość. No właśnie, on odzyskuje figurę, ale popełniłem faux pas za szybko. Ale dobrze. Dobrze, kara musi być. No dobrze, to teraz trzeba się zastanowić, czy zostawić sobie gońca czarnopolowego, czy białopolowego. Ja myślę, że policzymy piony. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Pionek więcej. Nie jest źle. W tej sytuacji myślę, że jednak zostawię gońca czarnopolowego. I jakoś tak czuję, że to będzie dobra decyzja. Podciągnę króla wyżej. I w sumie ruch A5 też mógłby być dobrym posunięciem, zatrzymując trochę te pionki. Może się spóźniłem teraz. Ten ruch A5 myślę, że ok. Ja na jego miejscu bym grał B4. Tutaj się coś szykuje. Dobra, gramy A5, czyli szukamy sobie trochę przestrzeni. Próbujemy zapobiegać przeciwnikowi, zapobiegać ruchom przeciwnika. Tutaj posunięcie F5 koniecznie, dlatego że było szykowane E4, dlatego też zagrałem królem na 7. Zobaczcie, zdobyłem figurę, podstawiłem figurę w taki prosty sposób. No ale ładnie, że gość wykorzystał, że to widział. Brawa dla niego i to się chwali, więc dobrze. Tak jak widzicie, również popełniam błędy, aczkolwiek zapewne jakbym dłużej pomyślał, no to wiecie, ja się nie chcę też usprawiedliwiać. Absolutnie nie. Błąd to błąd, aczkolwiek jestem świadomy, że grając dłużej, myśląc dłużej, to tych błędów byłoby bardzo, bardzo mało. Jeszcze szczególnie na tym poziomie, oczywiście rankingowym, przeciwników. I teraz mam plan wieża A6, wieża na B6, żeby męczyć pionka. Nie chcę go zbić, znaczy ja chcę go zbić, ale nie muszę go zbijać od razu. Tutaj jeszcze mi się narzuca posunięcie H4, żeby wieża się uwolniła od obrony punktu H5. To zawsze fajnie też ogranicza pionki przeciwnika. Tutaj się coś szykuje, ok, dlatego muszę chyba zagrać goniec na E5, bo taki ruch się szykował, po biciu, 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 wieża by mi zbiła tu, a już zbić tutaj nie może, więc uciekam. Dobrze, no i teraz pytanie, wieża B4, ogarnę sobie tutaj więcej pól i moim planem będzie zagranie wieża A8, wieża A6 i wieża B6. Powinno się to udać, bo jest na to czas i przestrzeń. Tutaj fajnie się pilnuje po linii piątej. A nie, no to jest spoko, bo po prostu odbijam. Znaczy wybijam. Bicie w przylocie pewnie umknęło przeciwnikowi. No to teraz plany się zmieniły. Wieża zbija po prostu tutaj, kolejny pionek wisi. I to wszystko zaczyna też dobrze działać. Ważne, żeby figury miały dużo przestrzeni, pól do ogarnięcia, żeby atakowały więcej pól, to wtedy zawsze jest dobrze. To wtedy nasza figura, mamy praktycznie cały czas pewność, że nasza figura gra dobrze, jeżeli ona ma więcej pól do ataku, więcej pól kontroluje. No zbijam oczywiście tutaj, król pewnie na F2, to przerzucę wieżę tutaj i będę go tam męczył. Gotham Chess, będę go tam męczył, Gotham Chess. Dobra. No i hop, tylko pewnie król. Myślę, jak teraz? Myślę, że teraz po prostu z tej strony coś go spróbuję pomęczyć. Jakiś goniec na E2 czy na D1 może zagrać, dlaczego nie? Będzie atak tutaj, zawsze króla podciągnę. Albo po takim na przykład ruchu mogę zagrać też F4, bo tutaj jest związanie. Chyba, że tutaj to będzie bronił wieży, a to wtedy spokojnie chyba królem. Choć też szach jakiś jest możliwy, jakieś opcje wymiany. Dokładnie, podciągam króla. Chociaż wieża G2 też było ok. No, to jest dużo dobrych ruchów. Aha, będzie chciał dać szacha. To wieża G2. Atakujemy. I tutaj jeszcze jest opcja szacha. Oczywiście szach na H6 nie daje nic, bo jest F6. Bronimy. I to działa dobrze. I to się trzyma. Goniec C3. Bazujemy na związaniu. Jeżeli król zagra na F1, to zbijam tutaj. On zbija mi wieżę, ja zbijam na końcu gońca, więc też przewaga materialna. No, myślę, że prostym zagraniem będzie wzięcie pionka.
Moi drodzy, 1305, no więc już się zbliżamy powolutku do takich przedziałów rankingowych, gdzie na pewno te partie będą no troszeczkę ciekawsze, umówmy się, ale to już nie wygląda tak źle. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.